Gmina Wałbrzych planuje rozbudowę cmentarzy przy ulicy Żeromskiego. Docelowo ma to być największa nekropolia w mieście. Zarządy cmentarzy w dużych miastach borykają się z tym samym problemem – brakiem miejsca. Największy wałbrzyski cmentarz przy ulicy Moniuszki osiągnął na przykład maksimum swojej powierzchni, a Miejski Zakład Usług Komunalnych stara się jak może, by maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, nie tylko w tym miejscu. Cały czas na wałbrzyskich cmentarzach prowadzimy różne prace. Wybudowaliśmy grobowce głębinowe, grobowce urnowe rodzinne. W tym roku jeszcze na cmentarzu Moniuszki, jeżeli pogoda pozwoli, stanie nowe kolumbarium, a na wiosnę przyszłego roku staną też kolumbaria na cmentarzu przy ulicy Cmentarnej na Sowięcinie oraz właśnie na Żeromskiego. To jednak za mało dla tak dużego miasta jak Wałbrzych, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie miejsc na nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących, o ile pozwala na to okoliczny teren. Takie plany ma gmina wobec cmentarza przy ulicy Żeromskiego. Już w zasadzie podjęliśmy działania, jest już stworzona mapa do celów projektowych. I w przyszłym roku będą prowadzone dalsze prace. Na ulicy Żeromskiego jest wokół cmentarza sporo przestrzeni, którą można zaadaptować na cele pochówkowe. Według panów będzie to w przyszłości największy cmentarz w mieście, zaprojektowany na kształt parku z łatwo dostępnymi alejami. Rozbudowa i udostępnienie kolejnych terenów odbywać się będzie etapowo w ramach potrzeb. O ile w przyszłym roku może powiększyć się ta nekropolia, jeszcze nie wiadomo, ponieważ zależeć to będzie od tego, ile funduszy przeznaczy Rada Miasta na ten cel w budżecie na 2018 rok.